przykład wiary, silnej wiary, za to, że zawsze trzyma cię z Bogiem. W czwartek rano uczestniczyłem o 5:30 we mszy świętej, kiedy pielgrzymi z Kościerzyny wychodzili na szlak pielgrzymi. I potem w gronie kapłanów rozważaliśmy, jak to będzie, czy to wszystko, co jest na zachodzie, zwłaszcza obecnie w Niemczech, czy przyjdzie do nas. I wszyscy stwierdziliśmy, że pewnie przyjdzie. Ale jeden ze starszych kapłanów powiedział, że ważne jest, jacy będą pasterze, jak będą prowadzić. Stąd też dziękuję wspólnocie Trzeciego Zakonu, ale i wszystkim wam wiernym za to, że pamiętacie o nas w modlitwach, a księżom przewodnikom, którzy tak licznie tutaj przybywają do kaszubskiej Jerozolimy, składam wielkie wyrazy podziękowania za pielgrzymowanie właśnie tutaj, na to święte miejsce. Dziękuję wszystkim grupom pątniczym, zarówno tym z wielowiekową tradycją wędrowania, jak i tym, dla których tegoroczny szlak pielgrzymkowy jest pierwszym. Pielgrzymom indywidualnym z kraju i z zagranicy dziękuję więc pielgrzymom z Oliwy, z Chełmu, z Kościerzyny, z Przodkowa, z Żukowa, z Grzybna, z Szemuda, z Gdyni, z Bojanowa, z Kielna, z Koleczkowa, z Lin, ze Szczepcza, ze Szczebielina, z Sychowa, z Choczewa, z Kartu, z Sierakowic, z Nowego Dworu Wejherowskiego, z Bolszewa, z Luzina, z Gościcina i wielu innych. Przy tej okazji dziękuję również wszystkim zaangażowanym w braterską służbę medyczną, kwatermistrzowską, porządkową i muzyczną. Dziękuję zespołowi Wpatrzeni, o których zawsze można liczyć. Pięknie adorują zawsze Pana Jezusa w pierwszy czwartek miesiąca w naszym kościele klasztornym. Dziękuję połączonym chórom, Rumianie z Rumi, Towarzystwo Śpiewaczy im. Jana Trybczyka z Wejherowa, Harmonia z Wejherowa, Lutnia z Luzina, Pięciolinia z Linii, pod batutą Pani Marzeny Gracz. Dziękuję organiście ojcu Dawidowi i bratu Henrykowi oraz Filharmonii Kaszubskiej za nagłośnienie. Kłaniam się i pozdrawiam tych, którzy noszą krzyże, chorągwie, feretrony i sztandary, orkiestrom, za ten szczególny wysiłek.